3. Wow, ale co się tutaj dzieje? O rana. Ja w ogóle nie sądziłam, że nasze mieszkanie może tak wyglądać. Wow! I mamy kuchnię! Piękna jest, naprawdę piękna. Salon nie był salonem. Tak naprawdę nie wiadomo, co to był za pokój. W tej chwili mamy aneks kuchenny, duży, okrągły stół z pięknymi stylizowanymi krzesłami, stoliki w stylu art deco i wygodna sofa. Nie zabrakło też witrynek, w których można przepięknie eksponować szkło. Zapraszam. Wow! Ale to ładne. Łóżeczko dla sama. Piękne. Podoba się? Ślicznie. Wygląda pięknie. Pokój dziecięcy to już nie jest biuro i sypialnia Arona. Są dwa łóżeczka, ogromna zabudowa, czyli szafa zarówno na ubrania, jak i na zabawki. Dodatkowe kubiki, w których też można trzymać różne dziecięce różności. Jest miejsce do pracy, czyli biureczko, które stoi na środku. Jeżeli chodzi o bazę, mamy boazerię pomalowaną na kolor wychodzący z tapety. Nawet drzwi zostały pomalowane na ten sam kolor. Dzięki temu pomieszczenie wydaje się bardziej spójne. Wiesz co, Aśka? Zdjęłaś swoją zbroję. Fajnie. Teraz naprawdę czuję, że to nowy początek jest. Czuję, że to nowy początek. Tak. Dzięki, Dorota. Chodź. O rany. Rany. O rany. To zdecydowanie mój styl. A wiesz, co to oznacza? Że twoja siostra cię dobrze zna. Mój mąż też mnie dobrze zna. I wiesz co, on nawet powiedział coś pięknego w zgłoszeniu, że tego stylu za bardzo nie lubię, ale najważniejsze, żebyś tu była szczęśliwa. Kocham cię. Ja ciebie też. Przepis na łazienkę w stylu angielskim. Bardzo proszę. Na podłodze coś, co imituje trochę jakieś takie stare mozaiki. Ozdobne lustro. Do tego tapeta. Mocny wzór. Elegancki żerandol. Jest też funkcjonalnie. Mamy miejsce do przechowywania pod umywalką. Wanna nie jest tylko wanną, ale też dzięki tej szybie jest po prostu prysznicem. Czyli może być pięknie, może być stylowo i może być funkcjonalnie. Asia i Aron. Wow! Bardzo proszę wypróbować swoje własne łóżko, bo ktoś ma sypialnię. Aron, do you feel czujesz, that że odzyskałeś żonę? Wife back. Tak, czuję. Stara kuchnia to w tej chwili sypialnia. Niewielka, ale zmieściliśmy tutaj duże łóżko, a oprócz tego konsolę, która jest też biurkiem dwuosobowym. Tam bez problemu można udzielać korepetycji, lekcji online. Poza tym to jest osobny pokój, który można zamknąć, więc nawet jak dzieciaki są w domu, to nikt nie będzie nam przeszkadzał. Tu masz napisane mama. Mhm. Powiedziałaś, że twój syn mówi mama wyłącznie na co? Na kalendarz. I ja mam dla ciebie koszulkę z kalendarzem. Dzięki temu usłyszysz mama i dodatku jeszcze tutaj jesteście. Słuchaj, jak nie można normalnie, Aśka, trzeba sposobem. I o tym pamiętajcie zawsze. I życzę wam, kurczę, żeby tutaj było nadal tyle miłości, ile było. I żebyście mieli czas dla siebie po prostu. Teraz będzie jeszcze więcej miłości. Myślę, że tak.